Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, TVS24 Suwalszczyzna. Niniejszym spotykam się z Państwem, oczywiście wiadomo, z powodu Bożego Narodzenia. Do tego Bożego Narodzenia pozostało jeszcze nieco czasu, ale jak wiemy, ta atmosfera, którą obecnie przeżywamy, jest atmosferą na wskroś świąteczną. Wszędzie opłatki, wszędzie różnego rodzaju wigilie, choinki, śpiew kolęd, zakupy. Więc ta wielka taka krzątanina, wielka taka bieganina, to jest spowodowane Bożym Narodzeniem. To właśnie Chrystus, On, na którego czekamy, On nas tak mobilizuje i On nas tak nakręca, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy. Ale proszę Państwa, w tym wszystkim nie dajmy się zwariować. Owszem, ważny jest stół ten w domu, ale ważny też jest stół eucharystyczny. Ważny jest żołądek, ale ważne też jest serce. Dlatego musi być taki sprawiedliwy podział. Ten podział, żeby, jak to się mówi, było coś owszem dla chleba, ale żeby było coś też dla nieba. Ten czas zechciejmy podzielić sprawiedliwie, ten czas zechciejmy podzielić uczciwie. Owszem, dla nas odpocznijmy, spotkajmy się w rodzinie, spotkajmy się wśród przyjaciół, krewnych, ale też spotkajmy Jego. Idźmy do Niego, idźmy do Niego po to, żeby się z Nim spotkać, ale też idźmy po Niego, żeby Go zaprosić do swojego serca, żeby Go zaprosić do swojego życia. Kochani, niech te święta, święta Bożego Narodzenia będą świętami, które pozwolą nam na to, byśmy nieco zatrzymali się, byśmy nieco przyhamowali, byśmy nieco zastanowili się, byśmy byli w tym wszystkim jako ludzie dobrej woli. Pamiętajmy też, że jesteśmy na początku Roku Miłosierdzia. Rok Miłosierdzia ma to do siebie, że on nam przypomina po raz któryś z kolei, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, że jeżeli my mamy noc betlejemską, jeżeli mamy żłóbek, jeżeli mamy opłatek, to właśnie wszystko jest spowodowane Bogiem bogatym w miłosierdzie. To On daje nam Jezusa Chrystusa, to za sprawą Jego Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Niech to Boże Narodzenie będzie pełne miłości, pełne pojednania, pełne radości i pełne też spełnionych nadziei. Oczywiście tych nadziei godziwych, prawda? Bo nieraz my mamy takie marzenia, nadzieje niekoniecznie godziwe. Dlatego nie życzę, żeby one były spełnione. Poza tym jest już tylko kilka dni do zakończenia starego roku, roku pańskiego 2015 i do rozpoczęcia nowego roku, roku 2016. Życzę, żeby ten nowy rok był rokiem błogosławionym, żeby wszystko, co w tym nowym roku będziemy robili, co będziemy czynili, żeby to było wszystko w imię Boże. Pamiętajmy to przysłowie stare, przysłowie w imię Boże, a Bóg nam dopomoże, aby ten 2016 rozpoczął się w imię nie nasze, ale w imię Jego. Podporządkujmy się Jego imieniu, a wtedy zobaczymy, że będziemy lepsi, że będziemy bardziej ludźmi, że nasze człowieczeństwo będzie polegało nie tylko na tym, że wyglądamy jak ludzie, ale że po prostu jesteśmy ludźmi, że nasze postępowanie daje dowód, czy jest dowodem na to, że właśnie my jesteśmy ludźmi. Kochani, już wkrótce Wigilia, wkrótce wieczór wigilijny. Jest to wieczór, podczas którego, jak powiada też piosenka czy pieśń, ustają wszelkie smutki i spory, a pośrodku nas zasiada Chrystus. Oby z nami zasiadł Chrystus, ten Chrystus nowonarodzony. I będziemy dzielili się opłatkiem. Dzieląc się opłatkiem, pamiętajmy, dzielmy się miłością, dzielmy się sercami, przebaczajmy sobie wszystko, przebaczajmy sobie wszystko. Nie dajmy się wkręcić w jakieś tam różnego rodzaju niewłaściwe tematy, tematy uboższe. Niech on będzie tematem wiodącym, niech on będzie tematem pierwszym i ostatnim, niech on będzie alfą i omegą, niech on będzie tym, który będzie dla nas najważniejszy. Drodzy Państwo, siostro, bracie, ten wieczór wigilijny, ten dzień 24 grudnia, zwłaszcza podkreślam wieczór, to właśnie ten czas, kiedy łamiemy się opłatki. Ja to czynię, łamię się, wyciągam do Ciebie, siostro, do Ciebie, bracie, dłoń, w której znajduje się właśnie ten biały, niewinny opłatek i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Niech Pan Ci błogosławi. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę swoją, błogosław tym wszystkim, błogosław nam wszystkim, błogosław temu wszystkiemu, co stanowi naszą doczesność i co stanowi nasze życie, nasze problemy, nasze radości, nasze kłopoty, po prostu to, co nazywa się naszym życiem tutaj na ziemi. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże, szczęść serdecznie. Pozdrawiam, niech Pan narodzi się w naszych sercach, bo, jak powiada Adam Mickiewicz, taki podskryptum, to prawda, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie. Lecz biada, jeżeli nie narodził się w Tobie. Oby narodził się w Tobie, oby narodził się we mnie, oby narodził się w każdej i każdym z nas.
Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem.